Witam. To są kluczyki do TF2. A to jest wykres ich. Całkiem śmieszny, no nie? No, to se omówimy. Na początku, Skins Monkey, strona co w sumie przyjmowała te klucze. Teraz nie wiem, czy je w sumie będzie przyjmować. Z tego co doszły mnie wieści, a to są dobre wieści z legitnego źródła. Znaczy, to są złe wieści, bo raczej nie będą ich przyjmować w najbliższym czasie. Po to, żeby ktoś im nie wpłacił gazyliard kluczy na stronę. Także dosyć zabawnie. No ale co, można sobie wejść na stronę i tak robić na niej transakcje. Z kodem ZONE, 35% doładowania. W ogóle fajny ten film zrobiłem, nie? Kurde, byłem na uczelni, widziałem jak to walnęło, to mówię, a, zrobię film, nie? No nie spodziewałem się szczerze, że to będzie aż tak efektywne. Ale jestem z siebie dumny. To trzeba powiedzieć. Więc pytanie, czy to jest ATL kluczy do TFA2, bo trochę się to w ten sposób wydaje, co jest totalnie nieuzasadnione, ponieważ jak wiecie, lub nie, bo oglądaliście, lub nie, film, w którym mówię, to kluczy do TFA nie dało się kupować w Argentynie, więc ten spadek jest całkowicie wyssany z palca. A w ogóle to jest niesamowite, że w sumie to inny spadek tego typu też był w grudniu, co jest dosyć interesujące, ale to nie jest najbardziej istotna kwestia. Tego wszystkiego. Najbardziej istotną kwestią kluczy do TFA2 jest w sumie to, że one mają dosyć stałą cenę na poziomie 10 zł ustaloną, nie? W ten sposób one sobie funkcjonują, więc w momencie, kiedy cena spada do 7 zł czy czegoś takiego, to po prostu jest to pewnego rodzaju okazja, żeby je kupować, bo one mają wyznaczony jasny parytet, wobec którego się zachowują i osoby, które to teraz sprzedają, no nie za bardzo mają powód, żeby to robić, ponieważ nikt tych kluczy taniej nie kupił. To jest zwyczajny przykład paniki na rynku. Tak to wygląda i tyle. No i pytanie jest takie, czy należy w takim razie te klucze kupić? Ja powiem tak, że o ile z punktu widzenia takiego na zasadzie, że to jest panika i debilizm, no to pewnie tak. Z punktu widzenia, że już za tydzień wlatują nam mega przecenione itemki z CS-a, no to może jednak warto się powstrzymać. Powiem wam, że skala tych przecen jest popierdolona. To jak na przykład spadły, nie wiem, CS10, jeżeli chodzi o kapsuły na przykład, czy inne rzeczy, to jest wręcz popierdolenie zabawne, tak to bym nazwał. No za to itemy pokroju TF2 nie powinny raczej zbytnio iść w dół, więc jest to raczej takie celowanie w bardziej bezpieczną inwestycję, krótkoterminową, coś takiego. Pytanie jest, co się będzie działo za tydzień, bo wtedy dopiero może być zabawnie. Ja osobiście powiem tak, gdybym ja miał wybierać, to bym wybrał akumulację kapitału. A to jest śmieszne w kuj akurat, nie powiem, że nie. To jest giga zabawne. Bo ludzie kupują kluczyków, kurwa, na potęgę i nie starcza im miejsca, więc zaczynają dokupywać bugi. A osoby, które miały dużo bugów, srają się tak samo jak osoby z tym. Rzeczywiście, no. No tak, no bo jak ktoś miał dużo kluczy, to teraz mu się przydaje jeszcze i bugi sprzedać. Zajebiście zabawne, ale to nieważne. Chodzi o to po prostu, że w ogóle niezły popyt jest na te klucze, to trzeba powiedzieć. Kurwa. Jaka to jest panika, jak to jest w ogóle zabawne. Ostatnio mieliśmy 40 tysięcy kluczy sprzedanych w jeden dzień. W tym momencie mamy 20 tysięcy na godzinę. Więc trzeba przyznać, że trochę tempo się zmieniło, nie? To trzeba powiedzieć. Trochę mamy inne tempo tej sprzedaży. No to już ciekawe mnie, czy to już jest ten dołek i to zacznie odbijać. Bo to naprawdę, no przypierdoliło ostro. Zobaczymy. Wiem, że wy kupowaliście, dużo osób mi wysyłało, że kurde podjęło się takiej inwestycji. No ja życzę szczęścia, w każdym razie. A teraz jakby to ode mnie zależało, to mówię. Ja osobiście zakumulowałbym jak najwięcej kapitału na Steamie i Buffie do właśnie piątku następnego. W ten sposób, bo wtedy powinno się tutaj powtórzyć jebnięcie. No i w momencie, gdyby się to rzeczywiście powtórzyło, no to kupiłbym kurwa tego ile się da, nie? Po prostu, no bo to jest i tak nierynkowe, no bo ten spadek jest nierynkowy. Znaczy jest rynkowy, no bo kurwa w sumie zależy jakby to określać, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc to nie jest, to jest anomalia, to nie jest na faktach. Znaczy jest na faktach, ale to rozumiecie o co chodzi, że to nie jest tak, że ktoś powiedział już za 2 dni Steam odjebie takie gówno. Tylko tak jest to zabawnie.
W każdym razie, zależy jak się Anubisy będą otwierać, dostęp do statystyk mamy, więc może uda nam się nawet to w jakiś wnikliwszy trochę sposób przeanalizować, czy będzie to sens. Pytanie jest takie, czy osoby, które to kupowały, kupiły 160 milionów, czy milion, nie? Tych zestawów, nie? To jest ważne. Czy tam jest sprzedane 160 milionów, czy na przykład 200 milionów, czy tam jest sprzedany milion. I do tych danych niestety nie mamy wglądu. Jeżeli ogólnie został sprzedany na przykład milion tych Anubisów, to można na to machnąć ręką, kupić po prostu je od osób i już za miesiąc te Anubisy zostaną wszystkie otworzone, a wszystko wróci do normalnych cen. Za to, jeżeli zostało ich kupione na zasadzie 100 milionów, czy coś takiego, to z rynku właśnie uciekło w chuj pieniędzy, to trzeba przyznać, to po pierwsze, a po drugie, w ogóle z rynku dzisiaj uciekło w chuj pieniędzy przez klucze do TFO2. To jest jakby rząd wielkości pokroju dużo, dużo po prostu. No to jest dosyć sporo, trzeba przyznać. I to jest największy item chyba w ogóle na Steamie ze wszystkich, jak mi się wydaje. Nie ma chyba żadnego większego itemu na Steamie. Więc to dosyć dużo pieniędzy uciekło ogólnie już dzisiaj. Tylko pytanie, ile jeszcze... Ile jeszcze znikło przez to, co się wydarzyło na Anubisie? No i mówię, jeżeli to będzie 160 milionów, to po pierwsze, że dużo pieniędzy znikło wtedy z rynku. Oj, bardzo dużo, naprawdę sporo to jest pieniędzy. To dodatkowo jeszcze śmiesznie będzie, bo nie będzie jak tego upłynnić. To jest też dosyć ciekawe. I żeby to upłynnić, będzie potrzebny okres, który w tym momencie by wynosił 10 lat. Więc to ogólnie jest też dosyć zabawne w tym wszystkim. To trzeba przyznać, że to akurat też jest taka kwestia, no. No rozumiecie, o co chodzi. Więc tu będzie ogólnie to upłynnienie trwało dłużej. Ono oczywiście nie będzie przez 10 lat rozciągane, a wiecie dlaczego? Bo cena będzie niższa. Jak będzie niższa cena, to no, można by było sobie policzyć, ile powinno być otwieralności. W każdym razie upłynnianie 160, czy na przykład 200, czy 300 milionów ten paczek to nie jest szybka sprawa i nawet gdyby nagle cały rynek się skupił tylko i wyłącznie na upłynnianiu za pomocą, to byliby to w stanie zrobić dopiero po pół roku. Także no, powodzenia ogólnie rzecz biorąc. Pytanie jest jeszcze jedno. Ile skinów powstało przez ten czas i ile openingów zostało zrobionych, bo openingi były na 100% ROI, więc się nie zdziwię, jak ktoś cały czas ładował pieniądze na Steama po to, żeby robić openingi. Pytanie, dlaczego nie ma żadnego zaznaczenia na skrzynkach? Może to akurat być dlatego, bo nie było to zbytnio scentralizowane. Jedyny tak jakby punkt centralny to jest zestaw Anubisa. No i tyle. Trzeba przyznać, że to jest jedna z... No nie, no, jakby ja już nic nie mówię, że nie wiem, jakby nie wiem, ja już nic nie gadam ogólnie o tym, czy się czegoś większego spodziewam, czy już nic, ja już po prostu tyle, no.